Paweł Scarfa Cebenskich nagłe trafił do mężczyzny, od jakiego z czasu był poszukiwany. Organizacje infrakwikhtowe w ostatnich latach stały się niezwykle popularne i trudno nadążyć za nowo powstającymi formacjami. W środę media obiegła tragiczna wieść o zawodniku jednej z federacji. Okazało się bowiem, że zmarł Mateusz Muranski, a wieści o jego śmierci potwierdzone zostały przez rzeczniczkę prokuratury okręgowej w Gdańsku. Teraz do wiadomości publicznej trafiły kolejne niepokojące informacje. Jak poinformowali dziennikarze RMF FM, Paweł B. został zatrzymany przez mundurowych i przetransportowany do aresztu. Serwis po skontaktowaniu się z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku wyjawił, że Scarfa C. trafił do aresztu, w którym może spędzić nawet 2 lata. Do zatrzymania doszło podczas jazdy samochodem. A zaskoczony mężczyzna postanowił nie stawiać oporu, tylko oddał się w ręce funkcjonariusze. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Funkcjonariusze namierzyli mężczyznę na jednej z ulic Gdańska i zatrzymali go, gdy kierował Mercedesem. Wbrew orzeczonemu przez SAD zakazowi kierowania pojazdami, kompletnie zaskoczony pseudokibic nie stawiał żadnego oporu i szybko trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Poszukiwany przez SAD rejonowy w Gdańsku za oszustwa mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego. Pseudokibic rozpoczął już odbywanie 2-letniego wyroku, czytamy na RMF FM. Paweł B. od tygodnia był poszukiwany do odbycia wyroku za oszustwa. Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku potwierdziła, że mężczyzna kojarzony jest z trójmiejskimi pseudokibicami i środowiskiem frejakwiktów. W przeszłości był również związany z ZUSiE, która w rozmowie z kanałem Fitsport.pl stwierdziła, że ich relacja należy już do przeszłości, a ona sama odsuwa się od toksycznych ludzi. Zawodnik Hichlegue trzykrotnie stawał w oktagonie, a jego ostatnia walka była starciem z Mateuszem Muranskim, którego pokonał, gdy rywal został zdyskwalifikowany. Było to w grudniu ubiegłego roku.